Nie dam rady. To jest ponad moje siły. Nie jestem w stanie tego zrobić. To mnie przerasta. Ile razy mówiłeś takie rzeczy i ile razy już słyszałeś takie rzeczy w swoim życiu, kiedy stałeś przed jakimś zadaniem, wobec którego czułeś się mały, czułeś, że cię to przerasta i że w ogóle nie ma sensu się za nie brać, bo po prostu nie dasz rady. Tym, co dzisiaj mnie urzeka w Słowie Bożym, to jest to zestawienie, że z jednej strony Pan Bóg mówi, nie bój się, nieboraku, Jakubie. Z jednej strony jest mały, nieporadny Jakub, Izrael, który jest czasami słaby, ale z drugiej strony Pan Bóg mówi, oto ja zamieniam cię w mocarskie sanie i tymi saniami jesteś w stanie zmierzyć się z górą, ze skałą, jesteś w stanie po prostu zmucić to, co jest przed tobą. Nie tyle mów, że nie dasz rady, nie tyle mów, że coś cię przerasta i nie tyle koncentruj się na swojej małości, ile w takich sytuacjach koncentruj się na Bogu, bo On może cię przemienić i dać ci siłę, bo On może cię zadziwić tym, jak Jego łaska da ci siłę, zdolności i mądrość do tego, żeby pokonać to, co jest trudne. Więc nie tyle koncentruj się na tym, że nie dam rady, ile koncentruj się na Bogu, który chce cię przemienić w kogoś naprawdę dającego rady, w kogoś, kto jest w stanie się zmierzyć z rzeczami trudnymi.